Witajcie na kanale Inwestujemy w Siebie. Dzisiaj taki krótki, niedzielny film, który jest jakimś takim luźnym przemyśleniem na temat tego, co się dzieje w otaczającym nam świecie. Historia na potrzeby filmu. Pewna osoba jedzie do pracy pewnego dnia i. Z Zdarza się, że mm, sprawdza cenę, odruchowo sprawdza cenę benzyny. Widzi, że benzyna taka kosztuje, dajmy na to 5 zł. Postanawia mm, pojechać. Ma jeszcze trochę tej benzyny, więc decyduje się poczekać. Być może będzie taniej. Wraca do domu, zapominam o sprawie. Kolejnego dnia znowu jedzie do pracy i okazuje się, że cena ta jednak zwiększyła się, więc jeszcze poczeka, mówi, wzrosło, to na pewno spadnie, więc kolejnego dnia jedzie do pracy, benzyny jest w paku coraz mniej i nagle jest konieczność zakupu tej benzyny. Po pierwsze taka osoba jest zła, że kupiła tą benzynę dużo drożej niż mogła to kupić kilka dni temu, natomiast no trudno kupiła, była potrzeba, pojechała do pracy, z pracy wróciła, zapomniała o sprawie. I przyszedł kolejny dzień. I kolejnego dnia ta osoba znów jedzie do pracy, patrzy odruchowo na stację benzynową i się okazuje, że akurat cena tej benzyny spadła. Oczywiście pierwszym wrażeniem takiej osoby jest złość na to, że akurat te ceny pospadały w momencie kiedy ona dokonała już zakupu I mam takie wrażenie, że w życiu każdego z nas bardzo często zdarza się tak, że dany zakup. Jest dokonany w momencie, kiedy to jest na przykład najdrożej, a kilka dni później nagle ta cena spadnie, bądź też jeśli wydaje nam się, że jest za drogo, tak jak w tutaj omawianym przykładzie. Cena ta po jakimś czasie okazuje się atrakcyjna. Myślę, że jest to dotyczy wielu zagadnień, czy kupowania choćby jakichś tam rzeczy domowych, czy też jakichś inwestycji, czy czegokolwiek innego. Więc, no tutaj, taka sytuacja związana właśnie z zakupem może zepsuć całą radość z posiadanego zasobu, który kopiliśmy, przez to, po prostu, że odnosimy. To do tego do ceny, która, którą zobaczyliśmy wcześniej, to też jest tak zwanym efektem zakotwiczenia. Jeśli pierwszy raz zobaczymy, że cena takiej dajmy na to mapeczki wynosi powiedzmy 20 zł, zawsze już ta cena zostanie w naszej pamięci, i pomimo tego, że będziemy wiedzieć, że ceny te wzrastają, no bo są powiązane z ceną srebra, która jest na rynku, no i tak będziemy zawsze mieć z tyłu głowy że ta cena 20 zł to jest ta cena, którą ta mapka była warta jakiś czas temu i tak działają właśnie różnego rodzaju zakotwiczenia w naszej głowie, jeśli raz przywiążemy się do jakiejś ceny trudno jest zmienić myślenie więc no tutaj trzeba wyrobić w sobie taki nawyk rzeczywistego patrzenia na coś i jak już Coś kupimy, na przykład jakąś ładną koszulkę czy też koszulę. No to tutaj raczej nie warto szukać tego, czy za kilka dni może być promocja o kilka złotych, tylko po prostu cieszyć się z tego, co mamy. Więc jeśli chodzi o ten film, to jest taki krótki, niedzielny film z e, tylko jednym przesłaniem: żeby cieszyć się tym, co mamy i nie patrzeć, nie porównywać tego do tego, co moglibyśmy mieć, bo jak wiadomo, trawa u sąsiada jest e, zawsze bardziej zielona i tym podobne, więc to tyle, jeśli chodzi o ten nasz o mały wypadek się zdarzy. No ale to nie istotne. Jeśli chodzi o ten nasz dzisiejszy film, to jest wszystko. Także zapraszam do komentowania, jeśli mielibyście jakieś sugestie na ten temat. I na sam koniec, oczywiście muszę powiedzieć jak zawsze, że film nie jest żadną poradą inwestycyjną, nie namawiam nikogo do kupowania niczego. Raczej namawiam Was jedynie do tego, żebyście podejmowali wszystkie decyzje z głową i starali się. Przemyśleć na chłodno daną sytuację, także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach.